Szczęść Boże, witam serdecznie. Kłania się ksiądz Sebastian Bicur z Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krośnie. Pozdrawiam wszystkich twórców i słuchaczy Biblii Audio Superprodukcja. Moi drodzy, wkraczamy w najważniejszy czas całego roku liturgicznego, w święte Triduum Paschalne. Przyznam, że z utęsknieniem przez cały rok czekam na te dni, ponieważ są niesamowite. Misterium Paschalne w sposób szczególny otwiera nas na miłość Pana Boga, na to, że Pan Bóg umiłował każdego z nas. I moi drodzy, także czytania, Słowo Boże w różny sposób, w różnych aspektach mówią nam o tej miłości. Zachęcam, żeby zagłębiać się w teksty, jakie mamy przygotowane na te dni, po to, żeby jeszcze lepiej, głębiej przeżyć Triduum Paschalne. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przyszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce, oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty i wy jesteście czyści. Ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Święty Paweł napisał, że wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co słyszymy, jest Słowo Boże. Niech Słowo Boże, rozważanie, medytacja, kontemplacja Bożego Słowa pomagają nam jak najpiękniej, jak najgłębiej, jak najbardziej świadomie przeżyć Triduum Paschalne, ale przeżyć osobowe spotkanie z Jezusem Chrystusem, żywym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. I ogromną, wielką pomocą do tego głębokiego przeżycia Triduum jest Biblia Audio Superprodukcja. Dzięki swojej bogatej ścieżce dźwiękowej, temu bogatemu udźwiękowieniu możemy zupełnie z innej strony, z innej perspektywy przeżywać te wydarzenia. Możemy stawać się ich uczestnikami. Gdy patrzymy na Ewangelię z Wielkiego Czwartku, z mszy Wieczerzy Pańskiej, to mamy tam fragment z 13 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Do końca ich umiłował. Chrystus sługa, Chrystus, który przychodzi, aby dawać nam swoją miłość. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi
i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Ten fragment zawiera mnóstwo szczegółów. Widzimy w codzienności, jak bardzo pędzi czas, jak goni życie. Już mamy Wielki Czwartek, ale przed chwilą rozpoczynaliśmy Wielki Post. Była Środa Popielcowa, posypanie głów popiołem. Niedawno były ferie zimowe. Rozpoczynaliśmy nowy rok, a już mamy Triduum Paschalne. Tak to przeminęło. I są takie momenty w naszym życiu, gdy czas goni bardzo szybko. Kiedy dni, wydarzenia, momenty uciekają nam i nawet nie wiemy kiedy. Ale są też momenty, gdy czas się zatrzymuje. Są to momenty, gdy ktoś na przykład odejdzie z naszych bliskich, gdy spotykamy się ze śmiercią naszych najbliższych. Wtedy być może mamy chwilę, żeby usiąść, przeanalizować pewne rzeczy, zastanowić się, co się stało, wspomnieć momenty, jakie przeżyliśmy z tym człowiekiem. Gdy mamy jakąś chorobę, jesteśmy w szpitalu czy w domu, leżymy w łóżku, oczywiście mamy telefony, telewizory, możemy w różny sposób ten czas zapełniać, ale niekiedy, a szczególnie w momencie, gdy doświadczamy cierpienia fizycznego, już takiego intensywnego, ten czas się dłuży. Albo gdy ktoś cierpi na bezsenność, nieprzespane noce, te godziny nocne stają się bardzo, bardzo długimi okresami dla tej osoby. Mamy w naszym życiu momenty, gdy się zatrzymujemy, gdy się musimy zatrzymać po to, żeby niekiedy zwrócić uwagę na ważne elementy naszej codzienności, naszego życia. I tutaj mamy też takie zatrzymanie. Również w niektórych filmach, moi drodzy, mamy takie fragmenty, gdy mamy jakiegoś bohatera, ma 5-10 lat i nagle jest zdanie 30 lat później i widzimy tego bohatera, gdy jest dorosłym człowiekiem. Ale też są fragmenty, gdy tempo jest zwolnione. Sekunda za sekundą te klatki się bardzo wolno przesuwają, żeby pokazać, jak ta chwila w tym filmie jest ważna, żeby na tej chwili jak najdłużej zatrzymać widza. I moi drodzy, mamy w Piśmie Świętym takie fragmenty, gdy Chrystus ma 12 lat, a potem już jest dorosłym człowiekiem. A ten okres życia w Nazarecie jest ukryty, staje się tajemnicą, misterium. Ale są też fragmenty, gdy czas zwalnia, gdy czas się niejako zatrzymuje, aby pokazać tutaj, że na tym trzeba się skupić, na tym trzeba się skoncentrować. I taki fragment mamy w tej Ewangelii o umyciu nóg. W czasie wieczerzy, kiedy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy. Czyli Chrystus wstaje od wieczerzy. Mamy zaznaczone te poszczególne gesty, postawy Chrystusa. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał, nalał wody do miednicy, zaczął umywać nogi uczniom, ocierać je prześcieradłem, podszedł do Szymona Piotra i rzekł do niego. 9 elementów. Zatem ten czas zwalnia i te gesty Chrystusa są mocno zaakcentowane, pokazane. Dlaczego? Pan Jezus chce nas zatrzymać. Zatrzymaj się w tej gonitwie, w codzienności. Zatrzymaj się teraz tutaj na Triduum. Znajdź czas na rozważanie Słowa Bożego. Znajdź czas na spotkanie ze mną obecnym w Eucharystii. Znajdź czas na udział w liturgii. Inne sprawy oczywiście są ważne. Praca, dom, zajęcia. Ale te 3 dni znajdź czas, zatrzymaj się i staraj się bardziej
uwrażliwić spojrzenie swojego serca. Skieruj oczy swojego serca na mnie, na moją miłość, na wydarzenia paschalne. Zobacz, co zrobiłem z miłości do Ciebie. Zobacz, jak jesteś dla mnie ważna, ważny. Ale żeby to zobaczyć, zatrzymaj się, znajdź czas. I moi drodzy, tego Wam życzę, abyście znaleźli czas dla Pana Jezusa, a przez to byście znaleźli czas dla siebie, ponieważ Chrystus pragnie Wam dawać swoją miłość, miłość, która wyraziła się w męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Na ten czas Pan Bóg niech Was napełnia swoją łaską i obfitym błogosławieństwem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.